Sasori, jeden z najpotężniejszych ninja w świecie Naruto, a na pewno jeden z najlepszych lalkarzy. Oto 10 ciekawostek o nim. Sasori ukończył 72 oficjalnych misji. 5 rangi D, 12 rangi C, 16 rangi B, 29 rangi A i 10 rangi S. Deidara i Sasori mieli różne wizje sztuki i często się o to kłócili. Deidara szanował jego wizję, natomiast Sasori już nie szanował wizji wybuchowej sztuki. Orochimaru i Sasori mieli bardzo dużo wspólnego. Śmierć ich rodziców mocno na nich wpłynęła, obydwoje byli w Akatsuki, obydwoje zabili Kazekage i trzeciego Kage swoich wiosek, dla obydwóch pracował Kabuto, ich imiona mają związek z jadowitymi zwierzętami, używali swoich Kage w walce oraz obydwoje eksperymentowali na ludziach. Sasori znaczy skorpion, miał on też taki sam znak zodiaku. Masashi Kishimoto oraz Sasori mają taką samą datę urodzin, czyli 8 listopada. Sasori był najniższym członkiem Akatsuki, mierzył zaledwie 164 cm. Niektóre z marionetek Sasoriego posiadały Sharingana. Podczas walki użył on 103 marionetki, a stworzył ich 298. Jego ulubionym jedzeniem było... A najbardziej nie lubił? To za sprawą tego, że był on marionetką, więc nie musiał jeść. Sasori już w wieku 8 lat został chuninem. Będąc z wami szczery, to chyba najlepsze ciekawostki, jakie dotychczas zrobiłem. Jest tu masa informacji, o których nie miałem pojęcia, także zapraszam do proponowania kolejnych ninja ze świata Naruto. Trzymajcie się, na razie, cześć!